23 lipca w piątek o godzinie 22:30 w Nowej Telewizji Warszawa. A teraz konkretnie, nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW z mecenasem Janem Olszewskim prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Dobry wieczór. A teraz konkretnie. A teraz konkretnie po pierwsze nowe numery telefonów. Telefon, do którego się przyzwyczailiśmy, dzisiaj nie działa. Dziękujemy Poczcie Polskiej. Podaję aktualne 20 90 73, 20 90 72 i 24 26 24. Pod tymi trzema numerami telefonu czeka na Państwa telefony mecenas Jan Olszewski. Witamy w studio. Dziękujemy za... Dziękujemy za przybycie do studia. No cóż, pana mecenasa Jana Olszewskiego przedstawiać nie trzeba. Niektórzy tytułują go premierem. To człowiek, który jeszcze niedawno był na tym stanowisku, ale którego ludzie pamiętają głównie jako obrońcę i który obrońcą prawdopodobnie długo jeszcze pozostanie. Czekamy na telefony państwa. Panie mecenasie, moje pierwsze pytanie. Czy sądy w Polsce stały się niezawisłe? Powinny się stać. Czy się stały? Ja mam poważne wątpliwości. Tak całkowicie i do końca. Niezawisły sąd sędziego to jest kwestia pewnej mentalności człowieka. Także no, nasza kadra sędziowska, częściowo przynajmniej, to są jeszcze ludzie z minionego okresu. Znakomita większość z tamtej epoki wyszła obronną ręką. Ale wiemy też, że pewna ilość sędziów, którzy jeszcze pozostali w naszym sądownictwie, ma za sobą pewną przeszłość, która jest hipoteką obciążającą. I ja mam, osobiście mam poważne wątpliwości, czy ludzie z takim dorobkiem mogą w nowym sądownictwie, orzekając już w imieniu Rzeczpospolitej, najjaśniejszej Rzeczpospolitej, czy oni, pewien kompleks, który tu jest naturalny, czy to jednak nie utrudnia rzeczywiście pełnienia tych funkcji w sposób właściwy. To oczywiste, ludzi jednakowoż nie wymienimy, społeczeństwa nie wymienimy. Jakie w takim razie warunki zagwarantować mogą trwałą niezawisłość sądów? Prawda, no cóż, no to są bardzo stare i znane sposoby. Pierwszy to jest oczywiście nieusuwalność sędziego. Drugi to jest zagwarantowanie mu właściwych warunków materialnych. No i wreszcie trzeci to jest odpowiedni dobór kadry sędziowskiej, dobór ludzi, osobowości nawet. Kwestia, że tak powiem, wiarygodności człowieka, który wykonuje tą funkcję, który w imieniu Rzeczpospolitej feruje wyroki. Ja myślę, że z tych trzech warunków to my mamy na razie, i to też może tak nie całkiem do końca, spełniony pierwszy. Jeśli chodzi o dwa następne. Czyli nieusuwalność. Pytanie, odpowiedni dobór. Kto ma dobierać? Czy aparat sądowy powinien być apolityczny? Czy to jest prorządowy? Nie wiem, musielibyśmy się zastanowić nad pojęciem apolityczności. Ja jestem pewien, że on powinien być oczywiście apartyjny. Czy sędzia może być apolityczny? No, każdy ma jakieś poglądy, a przynajmniej byłoby dziwne, jakby nie miał. Natomiast sądzę, że po prostu każdy człowiek pełniący tą funkcję powinien się wystrzegać demonstrowania swoich poglądów politycznych przy okazji sprawowania tej godności. Powiedział pan apartyjny. Czy partia polityczna pańskim zdaniem jest nowoczesnym narzędziem życia politycznego? Prawda, no w kraju demokratycznym, w ustroju demokratycznym. Partia polityczna jest elementem niezbędnym, absolutnie niezbędnym. Nie ma żadnego innego sposobu rozwiązania spraw, spluralizowania opinii, wyartykułowania opinii w sprawach politycznych, społecznych, gospodarczych, jak tylko poprzez mechanizm partii politycznych, poprzez ich programy. Dziękuję. Mamy pierwsze pytanie. Dobrze. Bardzo proszę zadać pytanie. Halo? Halo, dzień dobry, słyszymy pana. Panie mecenasie, ja chciałbym spytać, nawiązując do pana wypowiedzi z 4 na 5 czerwca 1992 roku, kiedy pan mówił, że pan z otwartą przyłbicą wyjdzie na ulicę i niczego się nie obawiając, a teraz obawia się pan wyjść i otacza się pan podobno gorylami nawet.
Chyba nie wiem skąd są te wiadomości. Ja po prostu chodzę po ulicach. Na to są liczni świadkowie, bo mnie dosyć dużo ludzi rozpoznaje. Miałem rzeczywiście, bo tak przepisy to przewidują przez pierwsze miesiące po zakończeniu mojej funkcji, miałem ochronę. Używałem i starałem się, powiedzmy, korzystać z niej umiarkowanie, a teraz od wielu, wielu miesięcy chodzę, tak jak każdy mieszkaniec Warszawy, po tym mieście i bardzo sobie to chwalę. Dziękuję. Panie mecenasie, czekamy na dalsze telefony. Nie wiem, czy jest już następny telefon? Tak, mamy kolejnego widza, który do nas zadzwonił. Proszę bardzo. Raz, dwa, trzy. Pan mecenas Jan Olszewski. Mecenasowi Janowi Olszewskiemu w dniu 23 lutego 1993 roku sala na drugim piętrze Jagiellońska 38 w godzinach 17:30-18 wręczyłem materiały nowego kalendarza składającego się z 13 miesięcy po 28 dni każdy miesiąc. Rok kalendarzowy obejmował 364 dni, a nie 365 i co 4 lata nie 366 dni, gdzie w chwili obecnej uczeni całego świata co roku dodają i odejmują do zegarów atomowych po jednej sekundzie, zamiast zmienić kalendarz. Co zrobił w tej sprawie mecenas Jan Olszewski z tym kalendarzem? Chciałem się zapytać. Tak więc, panie mecenasie, mamy pytania astronomiczne. Właśnie, no bo to jest bardzo ciekawy pomysł. No ja niestety nie jestem astronomem. Trudno mi się w tej sprawie oświadczyć. Bardzo w każdym razie jest to rzeczywiście, był to oryginalny pomysł, muszę przyznać. Tylko może jakby zaadresowany no, nie do właściwej osoby. Ja nie mam wpływu na reformę, że tak powiem, sposobu mierzenia czasu. Ale muszę powiedzieć, że pomysł jest interesujący. No tak, wyraźnie. Polecałbym go specjalistom. Nie wiem, nie ta instancja. czy autor przekazał także do tych właściwych rąk. Nie ta instancja, ale zwróćmy się do tej instancji, gdzie pan mecenas jest prawdziwym specjalistą. Panie mecenasie, może nie wszyscy pamiętają, że był pan jednym z twórców Statutu Solidarności Niezależnego Związku Zawodowego w 80 roku. Jak sądzi pan, jak pan ocenia w tej chwili rolę nowoczesnego związku zawodowego? Czy taki statut, jaki wtedy został stworzony, sprawdzałbyś? No to nie był, tak prawdę mówiąc, przecież nie był statut tak zupełnie dla związku zawodowego, a ta Solidarność też takim związkiem właściwie nie była. Był to pewnego rodzaju, no powiedziałbym pewne nadanie pewnej zewnętrznej formy czemuś w istocie zupełnie innemu wielkiemu ruchowi społecznemu, który przecież tego konsekwencje doprowadziły do zmiany, głębokich zmian ustrojowych w Polsce i nie tylko. To był ruch polityczny, społeczny, ideowy, który przecież przeorał polską świadomość. To nie był w ogóle związek zawodowy. A dziś coś pan dziś na przykład sądzi o Solidarności, o strajku Solidarności, która ostatnio strajkowała w Warszawie w sprawie może MZK? Powiedzmy sobie tak, Solidarność ciągle jeszcze nie jest takim typowym związkiem zawodowym. I myślę, że ona jeszcze długo nie będzie. Na niej jednak ciągle spoczywają pewne ogólniejsze zadania związane z obecną sytuacją, z całym procesem przemian w Polsce. Ja myślę, że to nawet dobrze, że to nie jest taki klasyczny, zwykły związek zawodowy. A czy związek zawodowy jest krajowi, jest partią polityczną potrzebny? No jest przede wszystkim potrzebny jakby powiedzmy mechanizmowi gospodarczemu. Jest potrzebny rządowi jako partner w sprawach. A ludziom? Wie pan, ludzie mogą mieć na ten temat różne poglądy, ale jeżeli to jest potrzebne dla sprawnego działania mechanizmu gospodarczego, to potrzebne ludzie jest także ludziom. Ludzie często nie rozróżniają w tej chwili działalności politycznej od działalności związkowej. Twierdzą, że mają rację, że to właściwie to samo. Nie, proszę pana, ja muszę powiedzieć, że mój pogląd na to jest trochę inny i ja się stykam raczej z opiniami, że członkowie związku, ludzie, którzy się zwracają do Solidarności, mają pewną wyraźną awersję do przynajmniej partyjnych działań politycznych. Oni chcą mieć, powiedzmy, właśnie związek, który ich będzie chronił, chociaż postulaty, które do niego zgłaszają, są także postulatami politycznymi. Rozumiem. Mamy pytanie. Dobry wieczór.
wieczór, panie mecenasie. Chciałam zapytać, czy centroprawica kiedykolwiek się zjednoczy i będzie ze sobą bardziej ściśle współpracowała. Dziękuję bardzo. Zawsze byłem zwolennikiem takiego zjednoczenia, a myślę, że prędzej czy później jednak to nastąpi. Czy ustrój samorządowy Warszawy uważa pan za skonstruowany prawidłowo? Proszę pana, myślę, że to jest pewien eksperyment, który już widać, że nie bardzo nam się udał. Jeżeli po niespełna trzech latach rozważamy możliwość nowelizacji, a Sejm minionej kadencji właśnie tą sprawą się zajmował, to znaczy, że coś tu się nie sprawdza. I to zresztą chyba widać. Co mianowicie, czy potrzebne tu jest jakiś lex specialis? Ja myślę, że Warszawa została niepotrzebnie pokawałkowana. To jest jednak jeden wielki wspólny organizm i on musi mieć jakieś przełożenie w jego strukturze władzy, powiedzmy, działającej na tym terenie. Mamy ciągle do czynienia i w Warszawie, i w całym kraju ze zderzeniem czegoś, co się nazywa władzą samorządową i władzą rządową. Czy to zderzenie jest krajowi potrzebne? Czy nie wystarczyłby jakiś prostszy mechanizm demokratyczny, gdzie po prostu elementy władzy są stopniowo oddawane i gestie stopniowo powiększane? Czy to zderzenie uważa pan za potrzebne? Jeżeli w ogóle chcemy wprowadzić mechanizm samorządowy, no to przecież od czegoś trzeba zacząć. No myśmy tu zaczęli w Polsce od najniższego szczebla, od gminy. I ja myślę, że różnie można oceniać ten start. Może to było trochę za wcześnie, ale jakby pierwsza kadencja, powiedzmy, tego samorządu dobiega końca. Ja myślę, że w cokolwiek by tutaj można mówić, powiedzmy, niedobrego, o różnych praktykach, które tu się ujawniły, o niedostatkach tego systemu, to jednak on zdaje. Tak generalnie biorąc, wszyscy się zgadzamy, że tam ta samorządowa władza na ogół lepiej sobie radzi z konkretnymi problemami niż władze państwowe. To się potwierdza. To się potwierdza. Mówią o tym, że samorządy świetnie sobie dają radę, a jednocześnie mówi się strasznie dużo o tak zwanej drugim etapie reformy samorządowej, o reformie powiatowej. Strasznie na ten temat dużo hałasu. Czy pan uważa, że jest moment w tej chwili na wprowadzanie? I to w trybie jakimś przyspieszonym przez ten rząd tej drugiej reformy. Ja się tym zajmowałem, musiałem się tym zajmować jeszcze jako premier. I ja myślę, tak na temat tego, co wiem o kosztach tej operacji, że może to jest rzecz, która nie jest jakby w tym momencie na nasze, krótko mówiąc, na nasze warunki finansowe. Że może lepiej byłoby z tym jeszcze trochę poczekać. Że może środki, które na to pójdą, bo to jednak to nie jest tak, jak się mówi, że ta reforma właściwie... A wie pan, jakie to są środki, bo tu się wymienia czasem abstrakcyjne sumy. Ja nie chciałbym się wdawać w oceny. Ja otrzymywałem też bardzo różne w tym zakresie opinie, ile to naprawdę będzie kosztowało, ale ja mogę powiedzieć panu jedno. Tak naprawdę, żeby sporządzić taki pełny kosztorys, to trzeba będzie dopiero go robić ex post. Jak rozumiem. Się zrobi tą reformę, dziękuję. Mamy, nigdy się nie przewidzi. Mamy pytanie. Halo. Dobry. Chciałbym się zapytać pana mecenasa, co myśli na temat sprawy reprywatyzacji ciągnącej się już od dłuższego czasu, a przez wszystkie dotychczasowe rządy spychanej na margines, na bok i jakoś zupełnie niedotykanej do tej pory. No cóż, ja muszę powiedzieć, że generalnie ja uważam, że to, cośmy zrobili do tej pory, w ciągu tych czterech lat, to jest po prostu zupełna, generalnie powiedzmy sobie, no coś, co nazwałbym pewnego rodzaju gospodarczą partyzantką, która no, przynosi chyba równie, a może nawet znacznie więcej szkody niż pożytku. I szczerze powiedziawszy, ja sądzę, że to trzeba by było... Jest problem w ogóle generalnego zastanowienia się nad rewizją. Tak, ale mówiliśmy przed chwileczką o kosztach. Tutaj znowu jest kwestia kosztów. Przeciwnicy reprywatyzacji na przykład w Warszawie twierdzą, że to by kosztowało budżet państwa abstrakcyjne kwoty. Czy jest pan za reprywatyzacją gruntów w Warszawie? No, ja nie wiem, czy grunty w Warszawie dadzą się zreprywatyzować. Powiedzmy, coś na pewno się da w znacznej mierze.
Ale przede wszystkim sprawa gruntów warszawskich wymaga przecież generalnego uregulowania. W roku 1945, kiedy komunalizowano grunty w Warszawie, ustawa zawierała wyraźne stwierdzenie, że będzie za to zapłacone odszkodowanie. Ono w ciągu tych minionego prawie już pół wieku wypłacone nie zostało i to trzeba regulować. Mamy pytanie kolejne. Halo? O, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem zadać pytanie panu mecenasowi Olszewskiemu. Panie mecenasie, przed wielu laty bronił pan satyryka, poetę Janusza Szpotańskiego. Był to głośny proces, prawda? Pamiętamy, że Gomułka zmieszał wtedy Szpotańskiego z błotem. Chodziło o obrazę prominentów ówczesnych. Chciałem pana zapytać, jak pan z perspektywy czasu widzi ten proces i jaką wtedy można było linię obrony przyjąć, żeby człowieka takiego obronić? Doświadczenie wykazywało, że taka obrona była wtedy niemożliwa, chociaż przecież cały proces był pewnego rodzaju właściwie groteską, znacznie bardziej jakby plastyczną niż jakikolwiek, powiedzmy, program satyryczny w kabarecie. No ale niestety to była groteska dosyć tragiczna. Autor poszedł siedzieć do więzienia, znaczy z wyrokiem 3 lat, odsiedział z tego chyba połowę. Muszę powiedzieć, że dla mnie to był proces w pewnym sensie wstrząsający, no, z punktu widzenia jakiegoś takiego naruszenia elementarnej godności wymiaru sprawiedliwości. No, sędziowie, którzy udawali, że traktują to wszystko poważnie i oferują w sposób poważny wyrok w takiej sprawie, to już samo przez się było coś, co, no, muszę powiedzieć, jest dla mnie jednym z najgorszych wspomnień z tamtego skądinąd nieciekawego okresu. Kolejne pytanie. Halo? Bardzo przepraszam, ale ja chciałbym się dowiedzieć, kiedy wreszcie pan mecenas Olszewski przestanie dochodzić swoich spraw jako adwokat w celu wygrania sprawy, a zacznie myśleć jako prawnik w celu dojścia do prawdy obiektywnej. Szczerze powiedziawszy, bardzo trudne pytanie i nie bardzo potrafię to jakby rozróżnić. No, ja nie mam żadnej własnej sprawy i nie bardzo, no, dochodzenie w sprawach, powiedzmy, gdzie występuje się jako adwokat, no, między innymi polega na dochodzeniu prawdy obiektywnej. Pytanie rzeczywiście nader ogólne, natomiast pytanie, które padło przed chwilą, przypomniało mi pierwszy list, który do nas wpłynął, dziękujemy. Mianowicie pyta nas pan Adam Jasiukiewicz z Legionowa, czy pan mecenas Olszewski, skierował do pana list, podejmie się roli obrońcy redaktora Piotra Wierzbickiego, jeśli ten zostanie oskarżony o ujawnienie tajemnicy państwowej w związku z opublikowaniem przez Gazetę Polską tak zwanej listy konfidentów. Ale ja od pewnego czasu dłuższego już nie wykonuję zawodu, więc podjąć bym się obrony w tym momencie nie mógł, ale uważam, że to była bardzo wdzięczna sprawa dla każdego adwokata. Niestety to są sprawy, które zaczynają niebezpiecznie przypominać ten właśnie taki typ procesów, o którym tu niedawno mówiliśmy, kiedy mówiliśmy o procesie Janusza Szpotańskiego. To jest coś z tej groteski, zaczyna się tutaj znowu powtarzać. Kolejne pytanie. Halo? Dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór, czekamy na pytanie. A dobry wieczór panu. Proszę pana, niech pan mecenas wytłumaczy społeczeństwu, dlaczego pół roku był u steru władzy, proszę pana, bez wicepremiera, proszę pana. Według mnie kardynalny szkolny błąd. Dziękuję. No cóż, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że nie tak łatwo było znaleźć wtedy ludzi do obsadzenia tak odpowiedzialnych funkcji. To było tak jakby naturalne, że powinien być wicepremier w każdym rządzie, a zwłaszcza w rządzie, którego premier jest prawnikiem, a nie ekonomistą, powinien być wicepremier od spraw gospodarczych. No ale to nie tak łatwo było znaleźć ludzi, którzy wtedy byli gotowi przyjąć taką pełną odpowiedzialność za sprawy gospodarcze. Wróćmy do wątku samorządowego, warszawskiego naszej rozmowy. Rozmawialiśmy o kosztach. Ostatnio pojawił się pomysł tak zwanej
tak zwanego pilotażu tej reformy drugiego szczebla reformy samorządowej i pojawił się pomysł, ażeby Warszawa jednak wzięła udział w takiej reformie od 1 stycznia przyszłego roku. Czy słyszał pan o tym pomyśle i czy uważa pan go za szczęśliwy? Pomyśle słyszałem, mam pewne wątpliwości, jak dalece ten pomysł da się zrealizować w granicach, że tak powiem, ścisłego stosowania prawa. A Warszawa na pewno się do eksperymentów nie nadaje. To za poważna sprawa. Mówi się również o tym, że w związku z ewentualnym pomysłem reformy powiatowej przedłużyłoby się kadencję dotychczasowych rad dzielnicowych i rad gminnych. Czy uważa pan, że w jakiejkolwiek sytuacji takie ruchy na długości kadencji są dopuszczalne? Można się to oczywiście da się pomyśleć, jeżeli zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany ustawowe, ale ja nie uważam, żeby to było celowe. Samorząd odbył pierwszą kadencję, są jakieś już jego oceny. Ja myślę, że po prostu społeczności lokalne dojrzały do wyboru, do dokonania, że tak powiem, generalnego rozliczenia swoich samorządów za ostatnie 4 lata, za ostatnią kadencję. I myślę, że to trzeba po prostu w tym terminie przeprowadzić, umożliwić ludziom wybór swoich przedstawicieli. Dziękuję bardzo. Kolejny temat reprywatyzacji. Proszę bardzo. Wrażenie na temat reprywatyzacji gruntów warszawskich dał pan wymijające odpowiedzi. Chciałam się dowiedzieć od pana mecenasa jasno i wyraźnie, czy uważa pan, że to, co zostało zagrabione, ukradzione, jest możliwe do oddania i czy za naszego życia jeszcze się tego doczekamy i w jakiej formie i kiedy? No, jeśli chodzi o znaczną część gruntów, które zostały zużyte do różnych celów, także powiedzmy, że właściwie są nie do odzyskania przez właścicieli, to po prostu trzeba jak najszybciej zrealizować obietnicę wypłacenia odszkodowań. A tam, gdzie da się to zreprywatyzować, no to oczywiście zreprywatyzować by należało, bo to jest po prostu kardynalny wymóg sprawiedliwości. A budżet państwa to wytrzyma? Prawda, czy budżet państwa to wytrzyma? No budżet państwa jest w ogóle bardzo ubogi. Ja myślę, że jeśli chodzi o odszkodowania, no to trzeba je po prostu zagwarantować w mieniu, które podlega reprywatyzacji, w mieniu państwowym. W postaci czy to bonów, prawda, czy zabezpieczenia innej formy udziału w tej prywatyzacji. Uważa pan, że kadencja samorządowa powinna skończyć się w terminie? Jednocześnie przed chwileczką, niedawno zapadł wyrok w sprawie Ursusa i Ochoty w Warszawie. Mianowicie mają się tam dokonać dodatkowe wybory samorządowe na pół roku przed upływem kadencji. Co pan sądzi o tym wyroku i o tej całej sytuacji, kiedy przez 3/4 roku działał komisarz w tych dzielnicach? Ja nie jestem specjalistą od problematyki samorządowej, do której tak uporczywie wracamy, ale muszę powiedzieć, że to akurat zagadnienie nie wymaga żadnej specjalizacji. To jest po prostu elementarny wymóg i demokracji, i praworządności w tym wypadku. No nie można pozbawiać mieszkańców jakiejś części Warszawy, istotnej jej części, ich praw, tylko dlatego, że został dokonany pewien zabieg formalny przez władze państwowe. Ja myślę, że tutaj po prostu nie ma żadnych podstaw dla działalności władz komisarycznych. Oczywiście. Wracamy uporczywie do działalności samorządowej, bo to właśnie lokalna forma partycypacji we władzy. Panie mecenasie, czy my pańskim zdaniem żyjemy w państwie prawa w tej chwili? No wie pan. Ja już tak na ten temat tak dalece wszedłem w swoim czasie w spór z większością, nawet powiedziałem wobec poprzedniego parlamentu, że nawet mam pewne opory w wypowiadaniu się w tej kwestii, ale ja podtrzymuję moje stanowisko. Nie, w Polsce nie można w tej chwili mówić o tym, że mamy do czynienia z państwem prawnym, bo po prostu prawo, które tu ciągle obowiązuje, a przynajmniej znaczna jego część, to jest jakby prawo, które w znacznej mierze nie da się stosować zgodnie z zasadami, regułami państwa prawnego. Użył pan prawidłowo tej formuły, powiedział pan państwo prawne. Otóż czy ja spotykam się dość często z taką wykładnią, że państwo prawne to oznacza państwo prawa stanowionego, a więc takiego, w którym każda działalność publiczna, powiedzmy, musi być przez przepisy prawa określona. A zatem wynikałoby z tego, że nic, co prawem określone, nie jest dozwolone. Czy taka wykładnia jest pańskim zdaniem prawidłowa?
przepraszam, czy pytanie, pan mówi, nic co prawem określone nie jest dozwolone. Rozumiem, że trzeba to rozumieć odwrotnie. Odwrotnie. Tak twierdzą ci, którzy zwolennicy prawa stanowionego twierdzą, że właśnie wszystko, co wszystkie nasze działania muszą być przez prawo określone i prawem regulowane. Nie, nasze działania nie, proszę pana. Publiczne rzecz jest. Wprost przeciwne. Działania, jeśli chodzi o, powiedzmy, zakres wolności obywatela, to ona może być ograniczone tylko wyraźnym przepisem prawa. I wszystko, co jest przepisem prawa niezakazane, nieuregulowane, jest oczywiście dozwolone i nie może być przedmiotem, powiedzmy, z tego tytułu obywatel nie może podlegać żadnym rekryminacjom. Natomiast inaczej, jeżeli patrzymy na to z punktu widzenia działalności urzędu. Otóż działalności organu władzy, urzędu, urzędnika, który ten organ władzy reprezentuje, musi mieć zawsze określoną podstawę prawną. Władza nie może działać w państwie prawnym bez żadnej podstawy, na podstawie, nie wiem, swoich przekonań, stanu wyższej konieczności. No, stan wyższej konieczności to jest bardzo specjalna sprawa. Ale w każdym razie nie można tego pojęcia nadużywać na co dzień. Normalnie każde działanie władzy powinno mieć określoną ściśle prawną podstawę. To bardzo istotne rozróżnienie. Panie mecenasie, wróćmy jeszcze do sprawy dochodzenia do władzy. Czy pańskim zdaniem wśród cenzusów dopuszczających do sprawowania władzy istotnym jest cenzus finansowy? Czy takowy powinien być przestrzegany? No nie, wie pan, gdybyśmy taki cenzus prowadzili, to byłoby to jakieś, powiedzmy, no, zasadnicze naruszenie zasady równości obywateli wobec prawa. Ja myślę, że wprost przeciwnie, że tutaj tego cenzusu trzeba z faktycznym cenzusem takim walczyć, tak aby stanowiska były w służbie publicznej, były dostępne właściwie dla każdego człowieka, w zależności tylko od jego walorów, kwalifikacji. Tak, zapytam ostrzej, czy jednakowoż, kiedy ludzie ubodzy dochodzą do wysokich stanowisk państwowych, nie stwarza to możliwości rozwiniętej korupcji? Wie pan, jak ja patrzę na pewne dziejące się u nas rzeczy, to muszę powiedzieć, że także dochodzenie i obejmowanie pewnych funkcji przez ludzi, no, dobrze zabezpieczonych materialnie, też bynajmniej nie stanowi żadnej gwarancji, że oni swojego statusu nie będą chcieli jeszcze bardziej wzbogacić. Mamy do czynienia, co to dużo mówić w tej chwili, z ogromną falą demoralizacji także w aparacie władzy. I to jest zjawisko niestety na tyle powszechne, że trzeba sobie wreszcie powiedzieć, że postawienie bardzo wyraźnie tego problemu, który jakby się zaciera, że pełnienie funkcji publicznej to jest służba, a nie sposób bogacenia się, to musi być w sposób bardzo stanowczy przypomniane. Panie mecenasie, krytykował pan prezydenta i rozwiązany dzisiaj Sejm tak ostro, jakby przed rokiem skończyła się demokracja, ale ani pan nie wyemigrował, ani mandatu potem nie złożył. Czy ma pan poczucie, że żyje w tej chwili w wolnym i demokratycznie rządzonym państwie? Prawda, ja przez 50 lat stąd nie wyemigrowałem, chociaż nie było tutaj ani demokracji, ani wolności. To jest mój kraj, ja jestem Polakiem. Ja nie opuszczę tego kraju tylko dlatego, że coś tu się dzieje niewłaściwego, albo że tutaj nie ma takiego porządku, czy takiego stanu, który w moim przekonaniu powinien być idealny, albo przynajmniej zadowalający. Jeżeli coś jest niezadowalające, a stan, w którym się znajdujemy, na pewno zadowalający nie jest, to trzeba walczyć o to, żeby go zmienić. I ja myślę, że to jest każdego z nas po prostu zwykłym obowiązkiem. Dziękuję. Trzeba walczyć o to, żeby go zmienić. Trzeba rozmawiać konkretnie. Dziękuję panu mecenasowi Janowi Olszewskiemu, czy dziękuję Grzegorzowi Piekarskiemu za pomoc. Proszę państwa, naszym następnym gościem za tydzień, a teraz konkretnie, Jan Krzysztof Bielecki. Prosimy państwa o nadsyłanie listów na adres Grzybowska 77 z dopiskiem ATK. Być może nie wszyscy mogą się do nas dodzwonić, być może niektóre pytania, tak jak już jeden list do nas wpłynął, warto zadać na piśmie. Być może również
warto na listownie zwrócić się do nas i zaproponować nam, z kim chcielibyście Państwo rozmawiać. Ja w tej chwili mogę zapowiedzieć, że będzie u nas wojewódzki komisarz wyborczy, pan Mieczysław Bareja, że będzie u nas pan pierwszy prezes Sądu Najwyższego, pan Strzembosz, że będzie pani Cywińska, że będzie pan Romaszewski. Do tych osób możecie Państwo już składać pytania i proponować, z kim Państwo, a teraz konkretnie w piątki, chcielibyście się spotkać. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze raz panu mecenasowi Olszewskiemu dziękuję. Do zobaczenia za tydzień o tej samej porze.